fajny bizon super fabryki maszyn żniwnych w Płocku. Bezbędnie pracują na polach kraju i za granicą. Te kosztowne i skomplikowane maszyny wymagają w obsłudze nie lada umiejętności. Żniwa to dla fabrycznej zalogi czas egzaminu. Był bardzo ciekawy wątek, kiedy te dwa kombajny startowały obok siebie. Czyli Bizon i Forsyth. Forsyth, tak. I po prostu kombajny były przygotowane, wszystko ok, godzina zero, startujemy. I Forsyth wchodzi w łan jak burza, idzie i kosi, a Bizon wchodzi, załóżmy, w łan i po paru metrach, że tak powiem, jak mogę tak sygnalizować, zadusił się. Po prostu mocarnia stanęła i kombajn nie miał mocy. No i to była też wielka konsternacja, bo to już praktycznie groziło temu, że dyskwalifikacją. Wtedy jakby powiedzieliśmy, że to był fal start i tak dalej, poprosiliśmy jeszcze, koledzy tam poprosili o przeniesienie tego badania o kolejny dzień, na następny dzień, bo trzeba coś. I całą noc, że tak powiem, przeglądano instalacje, głównie silnika paliwową, no i gdzieś tam w jakiejś rurce był jakiś niewielki zadziorek, czy jakiś paproszek, że tak powiem, jak to się mówi, który przytykał to ten dopływ paliwa. I dopiero powiedziano mi nad ranem, odkryto, że to jest właśnie ta rureczka, kiedy to przedmuchnięto, kiedy układ został odpowietrzony tego silnika, kombajny wyruszyły, no i wtedy Bizon pokazał swoje pazury już. Ale nikt nie podejrzewał dywersji. No nie, no to powiedzieć, ale nikt oczywiście nawet nie pomyślał pewnie o tym, ale jakby tutaj ten drugi dzień zadecydował tych testów o tym, że Bizon po prostu pobił ten kombajn na łeb, na szyję. Panie Józefie, wspomniał Pan, że inżynierowie odrobili lekcję na przykładzie kombajnu Rekin, stosując już zupełnie inne rozwiązania w Bizonie. Tak. Jakie to były rozwiązania? Bo tamten był konstruowany w całości w fabryce w Płocku. Tak. Tutaj już przede wszystkim doszły komponenty z zewnątrz. Wiedzieliśmy, że trzeba skorzystać z dostawców, doświadczonych dostawców. Nie można wszystkiego u siebie robić. Załóżmy producenta jakiejś hydrauliki, czy producenta jakiegoś osprzętu silnika, czy po prostu producenta doświadczonego, jeśli chodzi, powiedzmy, o instalację elektryczną, czy jakieś układy napędowe, czy dostawców, powiedzmy, pasów klinowych, bo chcę tutaj powiedzieć, jednym ze zmor kombajnów Wistula i tak dalej były pasy klinowe, które cały czas się rwały, były słabej jakości i tak dalej. I myśmy jakby zasugerowali, że żeby kombajn dobrze chodził, trzeba zakupić licencję na produkcję pasów. I Stomil Sanok zakupił licencję w firmie belgijskiej Gates na produkcję pasów i te pasy generalnie, z tego co wiem, chyba do dzisiaj są produkowane właśnie w Stomilu Sanok. Powiedzmy, takim elementem, jednym z tych kombajnów, w tym kombajnie był, powiedzmy, pełno hydrauliczny układ jazdy, czyli tak zwany orbitrol. Producentem takich tych orbitroli, tak zwanych, była firma Danfoss, duńska firma, i myśmy po prostu też początkowo kupowali te elementy od firmy Danfoss, a potem staraliśmy się to uruchomić w kraju, w firmie bodajże w Pilmecie we Wrocławiu. Ale zakupy na zachodzie wtedy nie były łatwe. No nie były łatwe, tak jest, ale na ten, że tak powiem, dlatego nam powiedziano, że jeżeli możecie sobie kupować elementy na zachodzie, ale musicie na nie zarobić sami, więc myśmy te kombajny zaczęli sprzedawać najpierw do Szwecji, potem do Danii,
I później na kolejne rynki, i do Anglii, do Irlandii. Także tutaj w Europie na wiele tych rynków te kombajny docierały. I wtedy jakby tym eksportem zarabialiśmy sobie te dewizy, za które można było kupić komponenty. Poza tym ten eksport był o tyle jeszcze ciekawy, że on na nas, konstruktorach, wymuszał pewien postęp, czyli rozwój. Bo wtedy te kombajny, jeżeli sprzedawaliśmy do Danii, one jakby konkurowały, te nasze bizony, z innymi kombajnami. I wtedy ci farmerzy duńscy mówili, słuchajcie, patrzcie, John Deere to ma tak to rozwiązane, Klas ma to tak rozwiązane. To jest lepsze rozwiązanie niż w waszym bizonie. Czy załóżmy Clayson, czy później New Holland to ma to tak rozwiązane. To są, i myśmy takie uwagi te pewne, wymuszały te uwagi, z, że tak powiem, przejmowali od tego importera naszego duńskiego i te jego uwagi były, że tak powiem, wprowadzane w tych kombajnach. Dzięki właśnie importerowi, na przykład temu duńskiemu, zabudowaliśmy po raz pierwszy rozdrabniać słomy na kombajnie, bo u nas nikt nie myślał o tym, żeby słomę po prostu rozrzucać po polu. Tak. A propos Danii, podobno serwis, bywało, że serwis był tam realizowany za pomocą helikopterów. Tak, ale to się wcześniej wzięło, może, no to było takie marketingowe trochę działanie. To może się wzięło od tego, że myśmy, pierwsze bizony, była ich jakby niewielka populacja, jakby, więc te pierwsze bizony pracowały w różnych rejonach Polski. Powiedzmy, pierwsze pracowały gdzieś tam na Żuławach. Inne pracowały na przykład w rejonie Hrubieszowa, czy jeszcze dalej tam dalej nad granicą ukraińską, w tych takim, to było taki PGR Machnów. Natomiast dostępność części była bardzo, bardzo, no jakby niewielka, bo wiadomo, że w sklepach, czy w Agromie, czy w jakimkolwiek tam GS-ie wtedy nigdzie części do bizona nie było, no bo była to zbyt mała populacja tych kombajnów. I wtedy, że tak powiem, żeby ten kombajn nie stał przez kilka dni, bo zanim się samochodem dowiozło, to było trwa kilka dni, weszliśmy w porozumienie tutaj z naszym aeroklubem w Płocku. Oni mieli te Antki 24, tak zwane Antonowy, i oni bardzo chętnie, ponieważ tu u nas było lotnisko trawiaste, więc brali tam, powiedzmy, do tego, wrzucali do tego swojego luku jakieś tam kilka części, które uległy awarii, i lecieli tym samolotem, załóżmy, na Lubelszczyznę, czy załóżmy gdzieś tam w rejon Elbląga, na Żuławy. Czyli nawet nie helikopterem, a samolotem. Tak, jeszcze to się zaczęło od tego. To był nasz pomysł na szybką dostawę części. No bo wiadomo, sieć dróg była jaka w latach tych wczesnych 70-tych, no nie była, że tak powiem, super jakości. No i wiadomo, że to, tą dostawę mogły tylko zapewnić rzeczywiście te samoloty, które wystartowały, te Antonowy, które potrafiły wylądować w każdych warunkach, na ściernisku, na polu, i te części były dostarczane. I stąd był ten pomysł, żeby ewentualnie również te części na pole do farmera duńskiego czy szwedzkiego przylatowały, że tak powiem, samolotem czy helikopterem. Natomiast wtedy rzeczywiście w tamtych latach 70. to było takie dość duże wydarzenie, dlatego to od razu prasa podchwyciła i tak dalej. No i to jakby pomagało nam sprzedawać te kombajny, czyli to był ten marketing wtedy. Tak. Panie Józefie, tak. Pełna produkcja, jeśli można tak powiedzieć, kombajnów ruszyła z początkiem lat 70. kombajnów, tak, Bizon. Tak. Trwała do roku 1994, czyli oczywiście myślimy tutaj o bizonie Super, tak. No bo chcę jeszcze powiedzieć, że ten kombajn Bizon, ten czterowytrząsaczowy, no to było ich tam wyprodukowane kilka tysięcy sztuk i ona w zasadzie w roku bodajże 72 lub 3 zakończyła się produkcja seryjna tych kombajnów i już wtedy jakby cały czas były produkowane bizony Supry. Pod koniec lat 70. jeszcze raz próbowaliśmy uaktywnić, jakby zaktywować tego bizona,
pod nazwą Z043, ale po prostu rolnictwo już nie chciało myśleć o takim kombajnie. Już nie byli zupełnie zainteresowani rolnicy. Rolnicy zaczęli myśleć już wtedy, oczywiście mówię o dużych, o większych kombajnach. Właśnie stąd był kolejnym projektem, który się pojawił gdzieś tam w połowie lat, właściwie to już 70., który był realizowany, no to był ten Bizon Rekord. No, ten Bizon, który no, w tej chwili jeszcze tutaj widzimy, pracuje na polu u tego naszego rolnika, zaprzyjaźnionego rolnika. No, on jeszcze tutaj doskonale sobie daje radę, ale na pewno robi to dużo wolniej niż załóżmy ileś tam lat temu, bo wtedy te plony były troszeczkę niższe, zakładaliśmy 4 do 5 ton góra, takie były plony na początku lat 70. 3 tony z hektara, później troszeczkę to zaczęło rosnąć. Ten wysłużony Bizon już do tych dużych wydajności no niestety się nie nadaje. Jeszcze do tych mniejszych wydajności po prostu potrafi sobie poradzić. Przy tych dużych oczywiście, no może powiedziałem źle, że nadaje się, tylko trzeba bardzo wolno kosić. Bo... Panie Józefie, od roku 70 do 94 jaka liczba Bizonów super wyjechała z fabryki? Na pewno to było z około 75 tysięcy sztuk. Tutaj przed tym, którym stoimy, on ma bodajże tam numer około 70 tysięcy. Tak, i kosztował 11 milionów. Milionów, tak jest, z roku 90, z roku 1990. Więc, że tak powiem, on się zdecydowanie na pewno różnił od kombajnu tego, który był produkowany na początku lat 70. No, cały czas mieliśmy pomysły na rozwój, na zmianę kształtu, na jakby, że tak powiem, zmianę sylwetki tego kombajnu, żeby on był nie taki może kanciaty, jak to się mówi w tej chwili, czy jakoś troszeczkę inaczej wyglądał, ładniej. Natomiast zawsze jakby nas troszeczkę tutaj produkcja zmuszała do tego, że słuchajcie, no nie wolno tego zmieniać, ponieważ mamy oprzyrządowanie, które kosztowało miliony złotych, mamy do tego jakieś tam prasy i tak dalej, które potrafią robić te elementy. Natomiast jeżeli coś zmienicie, to trzeba zmieniać technologię i ta technologia była bardzo sztywna. I dlatego, bo wielu rolników zresztą, z którymi rozmawiam, nieraz mówi tak, że no fajnie ten Bizon, ale wyście tego Bizona w ogóle nie modernizowali. Myśmy go chcieli modernizować. Naprawdę mieliśmy wiele projektów na zmianę, czy układu czyszczącego, czy powiedzmy jakichś tam innych elementów, zmodernizowanie go, żeby był sterowanie, ergonomia. Sterowania, ergonomia, kabina i tak dalej. Mhm. Tutaj były na to, wiele było tych projektów. Natomiast rzeczywiście jakby możliwości produkcyjne zakładu nie pozwalały na to wchodzenie. Na początku właśnie lat 70. te pieniądze się znalazły na uruchomienie Bizona, a później już było powiedziane, radźcie sobie sami, nie? I tutaj znalezienie tych pieniędzy było dość trudne i w związku z tym ta konstrukcja no tak przetrwała praktycznie do początku lat 90. W roku 94 podjęliśmy już ostateczną decyzję o tym, że zaprzestajemy produkcji tego Supra i ten Super troszeczkę też już na osi od Rekorda, ale wtedy ostatnia sztuka zeszła. Mhm. Takie zdolności produkcyjne fabryki były, że tak powiem, zakładane na 6,5 tysiąca kombajnów rocznie. I tą wydajność osiągnęliśmy pod koniec jakby w fabryce, powiedzmy około 6 tysięcy, nawet tych kombajnów 5,5-6 tysięcy, czyli praktycznie prawie tą zakładaną produkcję prawie osiągnęliśmy pod koniec lat 80., czyli
87-88, to już były te wydajności rzędu prawie 6 tysięcy kombajnów rocznie. Zapotrzebowanie było ogromne. Ogromne było zapotrzebowanie w latach 80. Nawet lakier nie zdążył doschnąć na maszynie. Tak, tak jest. To ludzie dobra, już słynne odbierali. Naszych rolników, tak, że kiedy produkowaliśmy wtedy 20 kombajnów dziennie, I rzeczywiście ta lakiernia, która była zbudowana, że tak powiem, pod mniejszej ilości, nie należała w malowaniu, to właściwie może nie tyle w malowaniu, bo to bardziej malarze, ale w suszeniu tych kombajnów. Każdy kombajn musiał stać około godziny w suszarni, żeby ta farba rozpuszczalnikowa, która wtedy była, zaschła i żeby miała odpowiednią trwalność. Natomiast ten czas skracano i te kombajny jeszcze, powiedzmy, lekko lepiące się, kiedy dotykaliśmy rękoma do kombajnu, czy wchodząc gdzieś tam, te ręce się lepiły do tej farby, no już wyjeżdżały z fabryki, bo rolnicy stali i chcieli je odbierać. Rzeczywiście ten koniec lat 80. to był taki boom produkcyjny, i tych kombajnów rzeczywiście wtedy dużo się pojawiło już u rolników indywidualnych, w mniejszych gospodarstwach tych, że tak powiem, takich rodzinnych, bo jakby te lata 70. czy początek lat 80. to głównie było tak zwane rozdzielnictwo, czyli kombajny były przydzielane do PGR-ów, do wojewodów. Mhm. Wojewodowie rozdzielali to na właśnie na te SKR-y, na bazy, na spółdzielnie rolnicze, na nie dla tych rolników indywidualnych. Wtedy zostawały tylko pewnie wistule, bo te kombajny jakby były wycofywane z tych dużych gospodarstw. Taki kombajn kupić, mieć, to było coś. Tak, to było duże wydarzenie i każdy rolnik, że tak powiem, który że tak powiem, miał troszkę tych pieniędzy, zasobów, to starał się, że tak powiem, tego bizona. To było marzenie. Jeżeli przejrzecie jakieś tam kroniki z lat 80. czy tego, to marzeniem wielu rolników to było właśnie zakup bizona, bo to jakby świadczyło o jakimś jego statusie, że jeżeli ja mam bizona, to jestem kimś. Tak, tak było. No i tak ten bizon, właściwie jeszcze chcę zwrócić na jeden aspekt sprawy. Bizon na tyle jakby zrewolucjonizował zbiór zbóż w Polsce, że stał się synonimem kombajnu. Dokładnie. Nikt nie mówił, zamawiam kombajn, tylko zamawiam bizona. Nie kupuję kombajn zbożowy, tylko kupuję bizona. I właściwie synonimem kombajnu zbożowego była nazwa bizon. Tak, powstały nawet piosenki. Powstały piosenki, tak jest. Panie Józefie, dziękuję za piękny kawał historii tej maszyny. Na pewno można jeszcze wiele, wiele innych rzeczy ciekawych opowiedzieć. Ale spotykamy się w następnym odcinku, gdzie powiemy o kolejnych elementach kombajnu już bardziej szczegółowo. Tak jest, no bo tutaj mówimy właśnie bardzo tak ogólnie, może w sensie jakimś historycznym, jak to się wszystko rozwijało. Natomiast rzeczywiście są bardzo konkretne pytania i jeżeli, że tak powiem, wasi czytelnicy, czy wasi, że tak powiem, no nie wiem jak nazwać tych internauci. Internauci, o właśnie, będą mieli jakieś konkretne pytania, no to wtedy bardzo chętnie odpowiem, bo wtedy no mogę się załóżmy czy przygotować, troszeczkę zajrzeć jeszcze do jakichś tam materiałów, które gdzieś tam mi leżą na dnie szafy. I mogę wtedy ewentualnie już coś konkretnego powiedzieć. Także zachęcamy do korzystania z wiedzy pana Józefa. Najciekawsze pytania, komentarze będziemy publikować i najciekawsze pytania zadamy panu Józefowi. Będziemy oczekiwać odpowiedzi. No tak, myślę, to będę oczywiście potrafił, bo no jak wiecie, pamięć, że tak powiem, jest ta ludzka już taka zawsze no jakby troszkę ułomna i nie zawsze już się pamięta wszystkich szczegółów. Natomiast
to, co zawsze można zajrzeć do jakichś dokumentów czy i sobie pewne rzeczy przypomnieć. Także myślę, że pewnie nie na wszystkie, ale na większość pytań postaram się odpowiedzieć. Jestem pewien, że wątków będzie bardzo dużo.